Witajcie w nowym vlogu z nową energią. My dalej chorzy i chcę wam powiedzieć, bo muszę się komuś wygadać, bo mieliśmy takie fajne plany w ogóle na ten taki ostatni tydzień i ten przedostatni tydzień, bo już mieliśmy tam być. Mieliśmy jechać na jarmark do Wrocławia na kilka dni, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej. A teraz nie pojedziemy nawet chyba na jarmark do Bielska, ten bożonarodzeniowy, bo tak jak mówiliśmy, wszyscy jesteśmy przeziębieni i chcemy się wykurować przed świętami, żeby, wiecie, te święta spędzić po prostu rodzinnie. Także musiałam to komuś powiedzieć, że były plany, że mieliśmy być tu i tam, a jesteśmy tu i tu. Natomiast dzisiaj Mikołaj śpi jeszcze, znaczy on w ogóle śpi codziennie, nie? Natomiast dzisiaj jakoś wyjątkowo długo, słuchajcie, zasnął o godzinie 11, jest godzina 3, on śpi. Przebudził się i sobie zasnął z powrotem, więc super na jedno, a na drugie nie bardzo, ponieważ nie mogę zrobić nic z tego, co zamierzałam, bo chcę iść po prostu umyć wszystkie podłogi na górze. Chyba zajmę się sprzątaniem po prostu łazienki, żeby sobie już poogarniać rzeczy. Krzyś ma jechać do sklepu po już zakupy świąteczne. Ja muszę też zrobić paznokcie. Mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj wieczorem, bo... Dlaczego zastanawiam się, czy mi się uda? Bo wczoraj poszliśmy spać o 12 w nocy i wstaliśmy po 5, więc mamy tam około 5 godzin snu, bo zanim żeśmy zasnęli, to też trochę trwało. I ja dzisiaj rano wstałam i pierwszy raz, znaczy może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz tak mocno poczułam, że normalnie mam wrażenie, że mam piach pod powiekami, nie mogłam się po prostu za nic dobudzić. Miałam ciężki poranek, jeszcze stwierdziłam, że muszę sobie drzemnąć na chwilę. No i dobrze, bo akurat tym razem mi ta drzemka zrobiła, wiecie, jak to jest, jak się bardzo chce spać na przykład na kacu czy coś tam, to nigdy w życiu, broń cię Panie Boże, się kłaść spać, bo jak wstaniesz, to będzie tylko gorzej, nie? Ale dzięki Bogu mi ta 10-minutowa drzemka zrobiła świetnie, także jeszcze funkcjonuje na, nie wiem, 17 kawie, przestałam liczyć po 6. To jest chyba ta przedostatnia, co zrobiłam. Ale dostałam piękną paczuszkę świąteczną, więc sobie ją szybciutko rozpakujemy, zobaczymy, co my mamy tutaj w środku. Także bardzo się cieszę i wam ją pokażę. Od kogo tutaj mamy? Cześć kochana, bycie mamą to zdecydowanie jedna z najwspanialszych przygód, jaka może spotkać kobietę w życiu. Codzienne wyzwania są czasami trudne do przejścia, natomiast ogrom satysfakcji i miłości, jaką otrzymuje się w zamian, zdecydowanie jest tego warte. No idealnie, żeście trafili po prostu, idealnie, żeście trafili. Cieszymy się, że możemy Ci sprawić przyjemność, wysyłając do Ciebie paczkę wypełnioną niespodziankami, które przydadzą Ci się zarówno podczas ciąży, oraz w momencie, gdy będziesz już mogła tulić maluszka w swoich ramionach. No, ja już jestem w tej drugiej fazie. Na szczęście. Ale pozdrawiam wszystkie laseczki w ciąży, dajcie znać, ile jest tutaj was teraz, gdzie jeszcze czekacie, żeby poznać to swoje małe bobo. Jestem bardzo ciekawa, ile w tym momencie osób z brzuszkami, z maleństwami nas ogląda. W czasie ciąży i po porodzie warto dbać o odpowiednią pielęgnację skóry ciała, dlatego chcemy Ci podarować zestaw kosmetyków od Mom & Who. I ja używałam kosmetyków od Mom & Who. Serum na biust, serum na rozstępy. Świetnie nawilżają te kosmetyki i naprawdę podczas ciąży i nie tylko podczas ciąży, bo przede wszystkim podczas regeneracji po porodzie te kosmetyki są bardzo ważne, bo dziewczyny, nie zapominajcie, jeżeli są tutaj... Przepraszam, no mam z tym nosem teraz taka, już wszystko psikam do tego nosa, a on nie chce schnąć, nie? Ja sobie osuszacz podłączę pod dziurki. Bardzo ważna sprawa, ponieważ bardzo wiele osób o tym zapomina, że ciąża to jedno. Wiadomo, musimy mega natłuszczać, nawilżać tą skórę, żeby zminimalizować ryzyko rozstępu. Bardzo duże znaczenie mają nasze geny i predyspozycje. Zgadza się. Natomiast możemy sobie pomóc i zminimalizować, więc bardzo ważne jest, żebyście regularnie się smarowały, ale równie ważne jest po urodzeniu dziecka dochodzenie do formy, gdy ta skóra z powrotem wraca do siebie. Ja jak ostatnio zobaczyłam w ogóle zdjęcia, gdy byłam już na końcówce ciąży, to nie mogłam uwierzyć, że miałam taki wielki brzuch. Naprawdę, nie mogłam uwierzyć. Jak to Krzychowi pokazałam, to on po prostu też nie pamiętał, że miałam aż taki wielki brzuch i dlatego mówię, że super jest
dbanie przede wszystkim po porodzie o tą naszą skórę, żeby ona mogła wrócić do stanu poprzedniego i żeby też była, wiecie, elastyczna, żeby dalej była dobrze nawilżona. To jest bardzo, bardzo ważne. Może sobie otworzymy paczkę i wam pokażę, co tutaj jest w środku, bo ja znam te kosmetyki. Bardzo się cieszę. Jaki piękny zestaw, słuchajcie, laski. Ktoś, kto tutaj jest w ciąży, to dostanie ode mnie ten zestaw. Naprawdę, bo bym się me... Jezus, jakie słodkie. Jaki mikosławiusz jest duży. Dobra, to dziewczyny, które są w ciąży. I już macie paczuszkę taką przedświąteczną, zapowiadałam wam rozdanie. Teraz mam Entchu przysłało do mnie paczkę. Uważam, że którejś z was na pewno będzie jeszcze bardziej przydatna niż mi. Pomimo tego, że ten balsam do skóry czy do biustu również sprawdziłby mi się w danym momencie, bo szczerze mówiąc już nie mam tych produktów. Natomiast uważam, że fajnie będzie jakąś mamusię obdarować, szczególnie taką, która ma jakiś cięższy dzień i cięższy czas, bo wiem, że ciąża nie zawsze bywa łaskawa. Także mam nadzieję, że wam tutaj będę w stanie co nieco umilić ten czas świąteczny również. I co my tutaj mamy? Mus do brzuszka oraz serum ujędrniające do biustu. I tutaj tak, tutaj mamy serum ujędrniające do biustu. Jak dla mnie świetny produkt, naprawdę. I przede wszystkim te produkty są bezpieczne dla dziecka. Ponieważ pewnie się zastanawiacie, a może dopiero zaczniecie się zastanawiać, że wiecie, no jak smarować biust, gdy karmimy na przykład piersią, no nie? Więc tutaj nie ma problemu, nie musicie się tym stresować. Ja normalnie karmiłam, te kosmetyki są po prostu bezpieczne, to zostało przemyślane. Tutaj mamy intensywnie nawilżający i ujędrniający balsam do ciała. Mamy tutaj również takie serum zapobiegające powstawaniu rozstępów. One jest w takiej nieco mniejszej buteleczce, jak zobaczycie. I mamy tutaj intensywnie nawilżający, natłuszczający mus, dobrze mówię, przeciw rozstępom, także cały zestaw. Do tego, mamuśki, mamy jeszcze żel pod prysznic i on, powiem wam, że był rewelacyjny po mojej cesarce, bo był bardzo delikatny. Wiecie, nie chciałam używać jakichś mocnych szamponów czy żelów pod prysznic i ten jest naturalny, delikatny i dobrze, bardzo dobrze i delikatnie domywa, po czym zostawia takie uczucie, jakby to, odprężenia dla tej skóry. Po porodzie może przydać ci się smoczek, dlatego w naszej paczce również go znajdziesz. Na tle innych smoczków marka Freak wyróżnia się pięknym designem oraz funkcjonalnością. Słuchajcie, i tutaj mamy zestaw smoczków pięknych, no naprawdę wyglądają przebosko, bo wiecie, smoczki są różne, ale ja też patrzyłam na to, żeby smoczki były ładne. Zobaczcie, super, trzy smoki i one są 100% naturalne, wolne od BPA od 6 miesięcy. Wszystkie mamy dwójeczki, także wydaje mi się, że komuś się naprawdę przyda z was. Rozpakujmy jeszcze drugą paczuszkę, którą mamy. I tu mamy jakieś Mabibi, zaraz sobie to otworzymy, co tutaj jest w środku. O Boże, jakie to jest ładne! Jezus! Jezus! To jest taka... jaka sztosnerka! Teraz to mi się idealnie przyda na wszystko. Cześć Marta! O, słuchajcie! Dziecko biała. Cześć Marta, z okazji świąt chcielibyśmy podarować ci naszą Mabibową nerkę, czyli nerka, którą trzymasz w rękach. Jest szyta w całości w Polsce, jest mega pojemna, trwała, wodoodporna i posiada szereg świetnych rozwiązań, na przykład etui nakładane na pasek. Tymczasem w imieniu całego zespołu Mabibi życzę tobie i całej twojej rodzinie pięknych świąt. Magda Dydo Pyrchla. Przymierzmy to. Teraz Mikołaj jest już na tyle duży, że ja nie potrzebuję takiej wielkiej torby. A taka nerka to będzie sztos pomysł. I możemy iść. Wszystkich zapakuję w tą nerkę. Ale to jest czad, musicie zobaczyć w środku. Mamy kieszonkę. Tutaj mamy kieszonkę na gumkę, co jest fajne, żeby pampersy chociażby zapakować. I tutaj mamy mega głębokie miejsce. Dodatkowo, żeby, nie wiem, coś, chociażby klucze zapiąć. Wiecie, gdy macie ze sobą, żeby nam nie wypadły. Super przemyślana sprawa. I tutaj mamy tą małą nerkę, taki portfelik. Też mega fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że to jest ostre. Bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno mi się to mega przyda. Szczególnie teraz, gdy
tak jak mówię, zdecydowanie mniejszą torbę ze sobą zabieram, więc mega, mega czat. Dobra, ale pytanko teraz pewnie, co trzeba zrobić, aby tą paczkę dostać. No dziewczyny, zgłoście się tutaj wszystkie mamy, które są w ciąży albo jesteście świeżo po porodzie, bo to po prostu będzie dla was paczka i dla waszego malucha. Napiszcie swój nick Instagram i oznaczcie mnie w poście na swoim Instagramie, że bierzecie udział w rozdaniu. Jaki to będzie post, należy tylko i wyłącznie do was, jakie to będzie zdjęcie. Oczywiście nie musicie dodawać tam siebie całej, może być to wyprawka dla malucha. Napiszcie, co zmieniło się w was podczas tej ciąży, czy po porodzie. Taki post napiszcie i oznaczcie mnie, czyli Now Enjoyment, mój profil na Instagramie. Ja sobie wszystkie te profile przeczytam. Oczywiście musicie subskrybować tutaj kanał i zostawić swój nick Instagram. Bardzo ważne, żebyście dodały również hashtag Enjoyment. Może nie, bo to będzie... Nie, to czekajcie, jakoś sobie wymyślimy. Enjoy. Kochanie, ciekawy hashtag potrzebuję. A możesz tu zejść na chwilę? Smoczek? Tak, bo to są kosmetyki, wiesz. Ciekawe, czy Mikołaj nie pamięta, co to smoczek. Nie, już nie będziemy mu dawać, bo stwierdziłam, że to trafi do jakiejś młodej mamy. Dziewczęcy, tak mi się wydaje. No to wiesz, różne kolory, takie wszystkie pastelowe po prostu. Trafi do jakiejś mamy, tylko chodzi o to. Zasady są takie, że tutaj musi zostać komentarz, subskrypcja i nick Instagram. I na Instagramie dziewczyny mają dodać post, jakikolwiek, z wyprawką dla malucha, może być siebie, może być jakieś ubranko, no jakiś post i napisać, co się zmieniło w myśleniu, gdy teraz zostały mamą albo zostaną za niedługo i potrzebujemy hashtag. Enjoyment. Mama myśli inaczej? Mama myśli inaczej? Dobry hashtag. Enjoy. Mama myśli inaczej. Świetny hashtag. Tak. No. Więc zgłaszajcie się. Tutaj cały zestaw tych kosmetyków no jest sporo wart. Więc na pewno was odciąży też. I na pewno się mega przyda. Dobra. To w tym temacie. Bardzo dziękuję za paczkę od Mom & Hu i bardzo wam dziękuję za to, że moja skóra wróciła do swojej formy i wszystko poszło mega fajnie. Naprawdę używaliśmy tych kosmetyków, właściwie ja używałam, Krzyś troszeczkę masował. Martwię się. Idę odśnieżać samochód. Dobra, to idzie odśnieżać samochód. Krzyś musi jechać do paczkomatu, bo przyszła kurtka dla Mikołaja i już mieliśmy ją odebrać wczoraj, ale tak jak mówię, czuliśmy się gorzej. Więc nie pojechaliśmy, przedłużałam, w ogóle przedłużenie w paczkomacie jest możliwe tylko i wyłącznie z aplikacji i przedłużałam koszt takiego przedłużenia na jedną dobę 7,99 i pytał się Krzysia, czy przedłużać o kolejną dobę, bo dzisiaj też tak nam nie po drodze, żeby jechać. Dobrze, że Krzyś czuje się z nas po prostu najlepiej, już jesteśmy na jakichś tam cudownych sposobach, ale jeżeli macie jakiś sprawdzony sposób na kaszel, to chętnie przygarniemy, naprawdę. Bo kaszel to mnie dobija. Załaduję zmywarkę. Inhalator, jeżeli chodzi, to my mamy inhalator Haxe, tak samo jak aspirator Haxe, akurat tak trochę temat dziecięcy, więc od razu wam powiem, bo pewnie będziecie pytać przy okazji. Już w tamtym vlogu dodaliśmy po prostu linka, bo nie mówiliśmy, co to mamy za inhalator, ale tak, to jest super gadżet przy dziecku, super sprawa przy dziecku. Już nawet ten aspirator, jak jest dziecko starsze, to już całkowicie inaczej. Natomiast inhalator to jest must have. Dobra, ja szukam przepisu, bo bardzo bym chciała zrobić dzisiaj pierniczki świąteczne. Jakie zakurzone od mąki. Dobra, przejrzyjmy sobie. Piernik. Pierniczkowe ludki. Mam. Dobra, przepis jest. W sumie mogę od razu wszystko naszykować. Pierniczkowe ludki muszą być, no przepraszam. Nie pokona nas choroba w pierniczkowych ludkach. No way, nie ma szans.
W ogóle dajcie znać, czy macie już wszystko posprzątane, do świąt ogarnięte, wszystko pokupowane, czy nie. I czy jeździcie na zakupy zawsze z listą, czy na spontanie? Bo my bez listy ani rusz. Zawsze jak nie robimy listy, to nakupimy tyle niepotrzebnych rzeczy. No teraz Krzyś chce jechać raz na zakupy i wszystko pozałatwiać. Nie mieliśmy kiedy jechać, bo Krzyś czuje się lepiej, natomiast my z Mikołajem zostajemy w domu. No większość vlogmasa po prostu w tym roku nagrywa nas w domu, bo ta przygoda z chorobą nas akurat rozłożyła na finiszu, gdy mieliśmy największe plany, no ale co zrobić? Ja sobie wezmę tutaj, bo testowaliśmy robota, więc go jeszcze sobie wykorzystam. I słuchajcie, umyję sobie podłogi. No, fajnie wszystko wyśmigam na górze. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met. Patrz, mamy pieczone ziemniaczki, to dynię może zostawimy. Mamy pieczone ziemniaczki. Klopsiki będą. Wiesz, i sosik. Mamy tutaj dzisiaj mięsko, klopsiki, ziemniaczki i oliwki. Proszę bardzo. Do buziaka. Oliwka, tak? Krzyś wrócił z paczkomatu, także otworzymy sobie paczkę z kurtką dla Mikołaja. O, taka już duża na dużego chłopca. No. Yeah. Ale fajna. Mikuś, widzisz ci to twarzy. Super jest, bardzo ładna jest, w ogóle przeładna. Zniszczona. W ogóle. Te rękawki tutaj, wszystko jest i fajne, że ma ściągacze. Tak, super, że ma ściągacze. To jest zajebiste i wydaje mi się, że fajna, ile za nią dałaś? 50 zł. No to się opłacało, bo pewnie złotych, no? W sklepie to by było z 200 zł za kurtkę. Tak, ale jest czadowa. Taka ciekawa, nawet nie widziałam tego za bardzo, bo stwierdziłam, że jest fajna, bo jest taka dłuższa, na tym mi zależało. Taka, wiecie, też taki ma kaptur, jest taka taliowana. Ma dużo kieszeni na samochody, auta. Tak, najważniejsze. I jest trochę dłuższa. Że nawet jak go podniesiemy, no nie, no to jak się kurtka podniesie trochę do góry, no to no. Nic mu nie będzie odkryte. A tutaj karnet nas to by wszedł. No widzę właśnie, że... A nie, to jest ściema. Czy to nie jest prawdziwa kieszonka. 92, to jest bardzo sena, na przyszłą sezonę już będzie za mała. A ci tę roczkę? No, zobaczymy, jak będziesz wyglądał w nowej kurtce. Ja się już nie mogę doczekać. Ty? Chyba też, tylko jesteś chorutki i tak mało ekspresyjny dzisiaj. Chyba zaraz pójdzie znowu spać. Ja widzę, że on jest pitomy. Ale kochałem takiego pitomego Mikołaja też. Ale masz, Mikołaj, ale super ciekła, kurtkę. Fajna. No, rewelacja. Kapturek. O, kto jest taki śliczny? Sto Jaku! Zrobimy inhalację? Tak, zrobimy inhalację. Martusia ma dzisiaj te dni, więc dla każdego faceta, który rzucać ma... czekoladą w kobietę. Który ma kobietę swoją, to pamiętajcie, najlepsza jest czekolada. Po prostu ją wręczacie i znowu jest przyjemnie. I miło. Żeby była wielkość czekolady. A. Jak? Idealnie. No, urwałeś trochę. Jest dobrze. Jaka dobra. Specjalnie dla ciebie, ponieważ nie ma orzechów. Żebyś się nie zakrztusił, kochanie. A ta jest bez orzechów i jest też bardzo dobra. Te czekolady są mega dobre. Są drogie, bo ta paczka kosztuje 15 zł. Natomiast czasem można sobie pozwolić. To nara. Pamiętajcie o rozdaniu.
No, Martusia robi dla was świetne rozdanie. Widziałem z paczki, która przyszła. Sam wymyśliłem hashtaga. Mam nadzieję, że ten został. Tak, tak. Także jest mój hashtag. Także polecam i bawcie się z nami dobrze.